Jaśku, a ty pamiętasz, jak nasz tatko krowę kargulowe na naszym polu zastał, a? Żeby tobie moje krzywdoboki wylazło, żeby ty stresła, ty! Lubańska Orkiestra Reprezentacyjna poprowadziła korowód gości, którzy przybyli na wyjątkową imprezę w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu. Złoty jubileusz filmu Sami Swoi. Karguli Pawlak z Samych Swoich Sylwestra Chęcińskiego rozśmieszają i rozczulają już 50 lat. Film okrzyknięto komedią wszechczasów, na pamięć znają ją kolejne pokolenia Polaków. Tak wypowiadali się widzowie kultowego filmu, którzy przybyli na zorganizowany w Lubaniu jubileusz. Dosłownie wszyscy są fanami filmu. Oczywiście, szczególnie pierwszej części, no czy właśnie Samych Swoich, tej pierwszej z trylogii. Rzeczywiście komedia wszechczasów? No tutaj bym się jeszcze wahała pomiędzy, gdzie jest generał, ale no powiedzmy na równo. Jak trafię na jest w telewizji, oglądam i to jest zawsze film do śmiechu i zawsze jest wesoły. Pani też tak, jest fanką? Też. Zaraziłam się. Ile razy film był oglądany? Och, nie pamiętam. Ja już też nie, to jest trudno zliczyć, no. Dla mnie chyba to jest najpiękniejsza komedia polska. Sami Swoi właśnie, czy cała trylogia? Raczej cała. Złoty jubileusz Samych Swoich w Lubaniu. Pytanie, dlaczego w Lubaniu? Skąd akurat Lubań? Pomysł zrodził się w zeszłym roku. Miasto podwarszawskie Brwinów, gdzie 35 lat, swoje ostatnie 35 lat spędził Wacław Kowalski, zorganizowało Rok Wacława Kowalskiego. I zrodził się taki pomysł, a może byśmy tego Wacława Kowalskiego przywieźli, pokazali mieszkańcom Lubania, ponieważ postać jest ogólnie znana, ale głównie właśnie z ról Sami Swoi, Nie ma mocy, kochaj albo rzuć. Natomiast Wacław Kowalski wystąpił w ponad 100 filmach i tych ról naprawdę było bardzo, bardzo dużo. I zrodził się pomysł, żebyśmy zrobili takie spotkanie, wystawę, prelekcję poświęconą aktorowi. Kiedy rozmawiałem na różnego rodzaju spotkaniach z miłośnikami filmu Sami Swoi, z fanami z całej Polski, padła taka propozycja, pomysł, a może połączmy to z Samymi Swoimi, którzy obchodzą 50 lat od premiery. Wyzwanie bardzo duże, ponieważ co innego zrobienie spotkania poświęconego jednemu aktorowi, a co innego duży jubileusz tej kultowej komedii. Udało się. Dostaliśmy pełne błogosławieństwo od reżysera filmu, pana Sylwestra Chęcińskiego, ażeby takie wydarzenie w Lubaniu zorganizować. Na złoty jubileusz do Lubania przyjechało wielu znakomitych gości związanych z tym masowo uwielbianym filmem. Między innymi sam reżyser Sylwester Chęciński czy Jerzy Janeczek filmowy Wicia. Otwierz Władek!
Tyle świata. Koli, no. My objechali, żeby się znowu teraz odnaleźć, ale tak widać było sądzone. Kazimierz, ja już do ciebie nigdy szczerej złości nie miał. Sylwester Chęciński nigdy nie myślał, że Sami Swoi staną się takim hitem. Zgarnął nasz naród z biedy i nierozumu. Ale teraz koniec tem. Koniec. Po prostu nie za bardzo w to wierzę. Natomiast, no wie pani, to jest rzeczywiście jakaś wzruszająca historia, że z tego, co miało być jednym z takich sobie szeregowych filmów, nagle zrobiła się rzecz, która jakby po 50 latach jeszcze żyje i sobie nie narzeka i jest zauważalna i jest oglądana. No więc to jest, no cóż mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko, że jestem szalenie usatysfakcjonowany i po prostu na granicy tego, co, od czego zacząłem, że nie wierzę w to, że to już te 50 lat minęło. Na scenie Miejskiego Domu Kultury dyrektor Bartosz Kuświk przeprowadził wywiady z zaproszonymi gośćmi. Jednym z nich był autor, okazuje się, jedynej książki o filmie Sami Swoi za kulisami komedii wszechczasów. Przez blisko 50 lat powstało wiele artykułów, powstały filmy dokumentalne mówiące o Samych Swoich, ale książka tak na dobrą sprawę powstała po raz pierwszy w roku ubiegłym. Skąd pomysł? Jak to się stało, że ta książka? No, jak zwykle to bywa, zdecydował ten przypadek. Tu po raz kolejny się pojawi Brwiniów, ponieważ to ma związek z Brwiniowem. Razem z kolegą robiliśmy taką, zbieraliśmy materiały do książki o Brwiniowie. I między innymi jednym z rozdziałów tej książki miała być opowieść o panu Wacławie Kowalskim, właśnie z tego powodu, że mieszkał tam przez wiele lat. I oczywiście tego tekstu nie dało się napisać przez rozmowę z panem Sylwestrem Chęcińskim. Zadzwoniłem do pana Sylwestra, zaczęliśmy rozmawiać o panu Wacławie Kowalskim. Przy okazji wyszło tyle ciekawych rzeczy. Pan Sylwester, nie wiem, w ciągu 15-20 minutowej rozmowy opowiedział mi tyle niezwykłych historii z planu, że pewnie się zapytałem, dlaczego jeszcze nikt tej książki nie napisał. No i tak to się zaczęło tak naprawdę. Okazuje się, że dwóch głównych bohaterów filmu naprawdę rywalizowało ze sobą podczas produkcji filmu. Rzeczą, która mnie najbardziej zainteresowała podczas tej rozmowy, to był fakt, że fakt rywalizacji Hańczy i Kowalskiego na planie. Wydawało mi się to niezwykle interesujące, bo przecież to jakby historia z filmu, historia z fabuły przeniosła się na plan filmowy. W filmie Kargul i Pawlak w pewnym sensie rywalizują ze sobą i to, jak się okazuje, przeniosło się na plan filmowy, na rywalizację między aktorami, którzy odtwarzali te główne postacie. Wydawało mi się to tak niezwykle ciekawe, że w pierwszej chwili pomyślałem, żeby w ogóle wokół tego książkę jakby opleść. Natomiast potem, kiedy udało nam się z panem Sylwestrem spotkać, z panem Jerzym Janeczkiem i z innymi jeszcze bohaterami tej książki, bo starałem się spotkać z każdym, kto przy tym filmie pracował, czy z panem Kosarewiczem, z panią Miloną Kuśmierską, z panem Andrzejem Lamlałem, okazało się, że ten wątek rywalizacji jest tylko jednym z wątków, o których warto napisać. Pojawiło się mnóstwo innych rzeczy ciekawych, także ta książka troszeczkę inaczej wygląda w efekcie końcowym, niż myślałem o niej na początku. Fakt rywalizacji Wacława Kowalskiego z Władysławem Hańczą potwierdza reżyser Sylwester Chęciński. Takim wiodącym aktorem jest Kowalski, który był aktorem tak no, średniego, że tak powiem, sortu. Tak się wydawało. I nagle on tutaj robi za gwiazdę, a partneruje mu autentyczna gwiazda. Człowiek z nazwiskiem, z ogromnym teatralnym dorobkiem, Hańcza. W ogóle. I teraz zgranie tych dwóch indywidualności i szukanie, gdzie jest dowcip nie w tych ich relacjach. To było to, nad czym żeśmy się wiedzieli cały czas. Na jubileusz zaproszono także wielkiego fana Samych Swoich, który nie omija żadnego wydarzenia związanego z tą komedią. Przyznam się, za późno się trochę wzięłem za tą historię.
bo mój tato pochodzi z Kresów Wschodnich. Urodził się tam 7 km od Zbrucza, wioska Wolica, a do Boryczówki Kargulowej i Pawlakowej było jakieś 17 km. No i tak jak liczyłem, że niedługo przejdę na emeryturę, zacząłem się interesować tym wszystkim. No i parę razy w telewizji, w Gazecie Wrocławskiej, jeszcze wtedy Robotniczej, już było parę takich wspomnień o filmie Samych Swoich, że gdzieś tu na terenie Dolnego Śląska ten film był kręcony. I to taka ciekawość mnie zdominowała. No i jeżeli na Dolnym Śląsku, ale jest to taki fajny, kultowy film, aktorów znamy, widzimy, no ale człowiek by chciał dotknąć tych miejsc. No jeżeli tu w zasięgu mojego czasu wolnego, że mogę dojechać tam do tych zagród, do tych miejsc, gdzie film był nakręcony, to mówię, no muszę dotknąć filmem, aktorów znam, widzę, ale jeszcze jako taki ten aktor drugoplanowy, to chciałbym też tam brać udział w tych już dzisiejszych scenach i być tam, gdzie był właśnie kręcony ten film. No i tak mi się to pomału spełnia. Pracuję z tym do dzisiaj i powiem Państwu, no jest to wspaniała pasja. Poznałem wielu ludzi planu, tych, którzy doprowadzili do tego, że ta trylogia tak przez tyle lat trwa. Dla reżysera tak naprawdę prawdziwa komedia rodziła się na planie filmowym. Najbardziej taki fakt, który sobie uświadomił, że komedia w zasadzie powstaje na planie. Powstaje na planie z reakcji, z tego jak aktor zagra, z tego co jest dobre, co jest warte powtórzenia, do czego warto nawiązać w następnych scenach. I to się wszystko rodzi na planie. Tam coś powie niewłaściwie, za wolno, gdzieś tam coś tam brzękło. Tam już jest nieważne, bo trzeba to poprawiać, dlatego że już coś nie wyszło. Już dowcip albo nie dotarł, albo nie wyszedł przez to, że aktor go rozciągnął, albo że zamienił słowo, albo no, tysiące innych rzeczy, albo po prostu, że dowcip był słaby i trzeba było, jak się już widzi, jak to jest notowane na taśmie, to trzeba było jakby ciężko nad tym pracować. Przyspieszany czasem człowiek, który stoi na planie i kamera i wszyscy dookoła czekają i tylko czekają, co mają robić, jest strasznie spięty, a tym spiętym byłem ja. A jednak stworzył komedię, która na zawsze pozostanie jedną z najpopularniejszych tego gatunku w polskiej kinematografii. Cieszy fakt, że 50-lecie Samych Swoich zorganizowano w Lubaniu. To na pewno zaszczyt, że akurat w Lubaniu odbywa się 50-lecie premiery filmu Samych Swoich, komedii, filmu, właściwie cyklu trzech filmów, bez których trudno sobie wyobrazić współczesną polską kinematografię. Cieszę się, że obecny będzie pan reżyser, pan Sylwester Chęciński, osoby, które w filmie również grały. To wspaniały film, który jakby w naszej świadomości funkcjonuje. Bardzo często sięgamy po niektóre cytaty z tego filmu. Myślę, że prawdziwa uczta dla kinomanów, nie tylko lubańskich, ale i tutaj z okolic. I przypomnienie tego, jak kiedyś faktycznie to wyglądało tutaj na tych terenach, które często błędnie nazywane są terenami, ziemiami odzyskanymi. Niemniej jednak trzeba przyznać, że no, takiego trochę polskiego czasów polskiego westernu. Na pamiątkę zaproszonym gościom na scenie wręczano kota, który z miasta Łodzi pochodzi. Podczas jubileuszu w Galerii Foyer w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu otwarto także wystawę dotyczącą prawdziwej gwiazdy Samych Swoich, Wacława Kowalskiego. Szukaliśmy kontaktu do Brwinowa, do osoby, która mogłaby nam przy tej wystawie pomóc. Udało się, nawiązaliśmy doskonały kontakt z panem Waldemarem Matuszewskim, który jest również dzisiaj obecny razem z nami. On znowu dał nam namiar kontakt do rodziny Wacława Kowalskiego. Odezwała się wnuczka, syn, którzy przekazali nam masę zdjęć, które żeśmy mogli wykorzystać na wystawie. Wystawa jest specjalna. Wystawa została zorganizowana specjalnie na ten jubileusz. To nie jest żadna wystawa, ponieważ pierwsze
wersji było tak, że planowaliśmy przywieźć coś z Brwinowa. Nie, dostaliśmy tylko zdjęcia i całą wystawę przygotowaliśmy na to dzisiejsze wydarzenie. Doskonałe zdjęcia pokazujące życiorys, jak i zarówno bogatą biografię filmową Wacława Kowalskiego. Tutaj na tej wystawie to wszystko, co się działo za życia Wacława Kowalskiego oraz kilka plansz mówiących o tym, co się dzieje teraz, czyli Brwinów, Lubomierz, Dobrzykowice. 50 lat temu Sylwester Chęciński nie dość, że nie mógł nawet przypuszczać, że ta produkcja stanie się kultową, w zasadzie ryzykował, biorąc się za taki film. To było skomplikowane i bardzo trudne, tym bardziej, że w tym czasie wyszły na ekran filmy wiejskie, na których krytyka nie zostawiła suchej nitki. W ogóle nikt nie chodził na te filmy. To były filmy przysłowiowo wykpiwane. To było coś, co było od razu złą famą. Jak pokazałem to kolegom, że mam zamiar to robić, to mówię: człowieku, zastanów się, zobacz, jak to... Mieli swoje racje oczywiście, ale też swoje racje miał scenariusz, który był szalenie inspirujący. Do dziś film przyciąga kolejne pokolenia widzów, a dowcipne teksty z filmu są powszechnie znane i chyba tak zostanie przez kolejne 50 lat albo i dłużej. Durny przodem idzie. Co? Czekaj! Jest u mnie kosa. Teraz to już twój barani kargulowy lep zleci. Głupszy zleci. Ty do kogo? A do ciebie. Ty z boku gęsi ty.